Wiele osób orientuje się, że Polska wydobywa węgiel czy miedź. Poza tym mamy znaczące złoża gazu ziemnego, złota, tytanu czy między innymi uranu. W Polsce występuje jakieś 14 tysięcy złóż różnego rodzaju kopalin, gdzie dominują złoża węgla kamiennego. W 2022 roku wydobycie z polskich kopalń wyniosło prawie 53 miliony ton. Znajdują się u nas pokłady rudy miedzi. W 2022 roku wydobycie rudy miedzi w ilości 32 milionów ton. W niej znalazło się 479 tysięcy ton miedzi. Oczywiście kłania się tu Dolny Śląsk. Możemy się pochwalić solą kamienną, która jest wydobywana w Kujawach. Każdego roku wydobywanych jest jakieś 700 tysięcy ton, gdzie 500 tysięcy stanowi sól drogową. Wydobywamy także siarkę. W 2020 wydobyto ponad 420 tysięcy ton. Jeśli chodzi o wydobycie metali, mamy się czym chwalić. W 2021 wydobyto ponad 1500 ton srebra, ponad 29 tysięcy ton ołowiu, ponad 66 ton selenu, czy niemal 2000 ton siarczanu niklu. Znacie kanał Ciekawi Świata? No to pora, byście poznali. Zaprzyjaźniony kanał ma ciekawy materiał dotyczący najsilniejszych trzęsień ziemi w XXI wieku. Właśnie wyszedł odcinek. Polecam. Link jest pod filmem. Jeżeli chodzi o gaz ziemny, to wiele mówi się na temat dekarbonizacji gospodarki naszego kraju. Dlatego bardzo często w tym kontekście pojawia się temat paliwa przejściowego. A takim paliwem przejściowym jest gaz ziemny. W ciągu roku kalendarzowego zużywamy prawie 20 miliardów metrów sześciennych. Zgodnie z założeniami wdrażanej polskiej polityki energetycznej, znaczenie gazu ziemnego ma jeszcze rosnąć. Na terenie naszego kraju znajduje się ponad 300 złóż gazu ziemnego. Tak podaje Państwowy Instytut Geologiczny Państwowego Instytutu Badawczego. Z danych wynika, że dysponujemy 75 miliardami metrów sześciennych surowca przemysłowego, a łączne zasoby są jeszcze wyższe. Łącznie jest ponad 140 miliardów metrów sześciennych. Jeśli chodzi o umiejscowienie złóż, to mieszczą się one tam, gdzie występuje u nas ropa naftowa. Nisz Polski to region numer jeden. Następnie Przedgórze Karpat. Ma się także czym pochwalić, a do tego bogata w gaz ziemny jest Polska Strefa Ekonomiczna Bałtyku. Potęgami w dziedzinie wydobycia złota należą takie kraje jak Chiny, Rosja, Australia, Stany Zjednoczone czy Kanada. Z przeprowadzonych badań wynika, że na świecie do wydobycia zostało jakieś 53 tysiące ton złota i zachowując obecne tempo wydobycia, złoża wyczerpią się za jakieś 20 lat. Pewne jest, że mnóstwo jest złota na dnach oceanów, ale ich wydobycie dziś nie jest opłacalne. Jak sprawa wygląda w Polsce? Wydobycie u nas rudy złota pamięta czasy średniowiecza, a obecnie nie wydobywa się samego złota. Wydobywane jest przy okazji ekskawacji złóż miedziowo-srebrowych. Odbywa się to tylko w jednym miejscu. Jednostka geologiczna to monoklina przedsudecka, czyli okolice między innymi Niziny Śląskiej, Pojezierza Leszczyńskiego, Pojezierza Lubuskiego czy Pojezierza Wielkopolskiego. W samym 2019 dzięki metodzie przerobu rud siarczkowych wcześniejszy kombinat górniczo-hutniczy miedzi, czyli obecna KGHM Polska Miedź SA, odzyskała ponad 670 kg złota. Według szacunków Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego złóż złota u nas szacuje się na nieco ponad 430 ton. Przyjmując, że na ogół średnio gram złota kosztuje 64 dolary, to ponad 430 ton dysponujemy złożami wartymi ponad 27,5 miliarda dolarów. Uranu przedstawiać nikomu nie trzeba. Pod koniec lat 40. i na początku lat 50. XX wieku wydobywano u nas uran dla Związku Sowieckiego. Złoża wydobywano w Kletnie, w pobliżu Stronia Śląskiego i Kłodzka, a także w Kowarach na Dolnym Śląsku. Moskwa nadzorowała wydobycie do 1953 roku, potem puste wyrobiska przekazali polskiemu zarządowi. Przez jakieś 60-70 lat nie prowadzono jakichkolwiek poszukiwań nowych złóż. Władzom zależy na wszczęciu poszukiwań, między innymi w Sudetach. Co do tego, jakimi złożami dysponujemy, na razie nie wiadomo. Wpierw trzeba przeprowadzić precyzyjne badania. Szacuje się, że w polskich złożach rudy uranowej znajduje się sporo uranu. Typuje się, że od 250 do nawet 1100 ppm, czyli ilości gramów przypadającej na jedną tonę.
1000 ppm oznacza, że z jednej tony można pozyskać kilogram czystego uranu. Taka zawartość jest wysoka, bo wyjątkowo dochodowe kopalnie na świecie wykorzystują rudę o zawartości uranu od 120 do 300 ppm. W Polsce mamy 100 tysięcy ton uranu naturalnego, tak prognozuje Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Póki co zidentyfikowane zasoby są mniejsze, jakieś 7 tysięcy ton. Państwowy Instytut Geologiczny wiąże największe nadzieje z pokładami znajdującymi się na obszarze Zalewu Wiślanego i Mierzei Wiślanej, gdzie potencjalnie występuje 20 tysięcy ton rudy. Tylko jeszcze przed nami sporo badań w tym zakresie. Znacznymi złożami tytanu mogą pochwalić się takie kraje jak Australia, Kanada, Nowa Zelandia, Norwegia czy Ukraina. Roczna produkcja wynosi 90 tysięcy ton. Jeśli chodzi o jego własności, to ceniony jest ze względu na odporność na korozję, czy ma największy stosunek wytrzymałości mechanicznego do masy. Jest niezastąpiony, m.in. w silnikach odrzutowych, w przemyśle militarnym, metalurgicznym czy motoryzacyjnym. W naszym kraju zawrzało, kiedy kilka lat temu okazało się, że na Suwalszczyźnie znajdują się jedne z największych na świecie zasobów tytanu. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej przylatujące w okolicy samoloty odnotowywały problem z funkcjonowaniem kompasu. Rozpoczęte badania zaowocowały w sierpniu 1962 odkryciem złóż magnetytu z tytanem i wanadem. Właśnie z lat 60. XX wieku pojawia się informacja, że pokłady tytanu i wanadu oceniono na około 50 milionów ton każdego. W latach 90. sklasyfikowano jednak złoża jako zasoby pozabilansowe, czyli niespełniające kryteria wydobycia, bo są to niewielkie rozproszone ciała rudne na głębokości od 860 do niemal 2300 metrów. Kilkadziesiąt lat temu uznano wydobycie jako nieopłacalne. To, co dzisiaj wiemy, przedstawia sytuację nieco inaczej. Wanadu co prawda nie ma 50 milionów ton, bo jest 14 milionów, ale za to tytanu jest już więcej, ponad 96 milionów ton. Uwzględniając, że tona tytanu kosztuje jakieś 24 tysiące dolarów, to wychodzi wartość ponad 2 bilionów 300 miliardów dolarów. Co prawda według Państwowego Instytutu Geologicznego złoża nie mają znaczenia praktycznego, ale pojawia się coraz więcej argumentów, że tak nie jest do końca. Dzięki nowym technologiom i coraz skuteczniejszym metodom wydobywczym możemy patrzeć pozytywnie w przyszłość, by to złoże było pozabilansowe. Suwalszczyzna raz po raz elektryzuje legendarnymi złożami tytanu czy wanadu, ale nie tylko. W tej samej okolicy dysponujemy sporą ilością czystego żelaza, ponad 375 milionów ton. Wspomnianego wanadu jest około 14 milionów ton. Przez długi czas wanadu nie można było dla niego znaleźć praktycznego zastosowania. Jednak furtka się otworzyła, kiedy rozwinęły się światowe technologie. Wanad pojawia się w stopach z żelazem, poprawiając wytrzymałość stali. Dzięki temu ma zastosowanie przy konstrukcjach silników odrzutowych, ale także przy bateriach czy reaktorach termojądrowych. Pod Polską mieści się jeszcze sporo metali ziem rzadkich, czyli bardzo cennych pierwiastków wykorzystywanych w najnowocześniejszych technologiach. Są niezbędne przy wytwarzaniu baterii litowo-jonowych, konieczne przy ogniwach paliwowych, niezastąpione w energetyce wiatrowej, czy chociażby w druku 3D. Według raportu Państwowego Instytutu Geologicznego nasz kraj jest bogaty w tego typu złoża, które występują chociażby w okolicach Szklarskiej Poręby. Zdaniem Instytutu jednak złoża mają znikomą zawartość, przez co nie mają one znaczenia gospodarczego. Przy czym, jak sami przyznają, trzeba to jeszcze zweryfikować dodatkowymi badaniami. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam!